Szczęść Boże. Proszę Państwa, tydzień temu wspomniałam, że taką szczególną troską napawa mnie wszystko, co dotyczy odbierania ludziom nabytych praw, tych praw, które oni powinni mieć z tytułu chociażby ubezpieczenia społecznego. I największe zamachy, jeżeli chodzi o uprawnienia, dotyczą oczywiście emerytur. Dlaczego? Dlatego, że to jest świadczenie, które jest wypłacane ludziom starym, bezbronnym, ludziom, którzy już niewiele mogą sami zdziałać, bo nie zorganizują się, nie zrobią masowych protestów, nie zablokują żadnych przejść w dużych miastach. I jednym słowem, to jest grupa, na której często bardzo łatwo jest oszczędzać. Ja mam nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości takich oszczędności nie będzie robił i że nie tylko dotrzymane zostanie to, co zostało powiedziane w trakcie kampanii wyborczej odnośnie wieku emerytalnego, ale również co do wysokości świadczeń. Świadczenia te, które są przyznawane ludziom już korzystających z systemu tej zdefiniowanej składki, to są świadczenia głodowe. Ja mam nadzieję, że te świadczenia będą rosły nie tylko dlatego, że ludzie sobie odłożyli pieniądze, bo to jest świadczenie rentierskie, tylko dlatego, że państwo zadba o to, żeby była jakaś część osłonowa, część socjalna w stosunku do tych, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, bo to nie oni wprowadzali ten ustrój neoliberalnej jakiejś wolnoamerykanki, którą mieliśmy w Polsce, że ci ludzie będą mieli godziwe emerytury, takie, które pozwalają się utrzymać na starość. Te emerytury nasze, jak wiadomo, z tego nowego systemu są dlatego niskie, że wprowadzono filar kapitałowy. I ten filar kapitałowy miał to do siebie, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, że mniej więcej połowa środków przez te ostatnie kilkanaście lat, czyli od 1999 roku do chwili obecnej, po prostu wyparowała. To nie są żadne pieniądze, to nigdy nie były pieniądze. Pieniądze były tylko w momencie tym, w którym przekazywano nasze składki do otwartych funduszy emerytalnych za pośrednictwem ZUS-u. Później to już nie były pieniądze, tylko to były różnego rodzaju papiery wartościowe, z których znaczną część, bo połowę, umorzył na mocy ustawy z 2013 roku jeszcze poprzedni rząd i w ten sposób obniżył koszty obsługi polskiego zadłużenia, no bo OFE dostawały odsetki od pieniędzy, które minister finansów praktycznie powinien mieć w swoich zasobach. To nie dość, że przekazywał im te pieniądze, to jeszcze płacił im za to odsetki. I to rozwiązanie zostało definitywnie skreślone już ku oczywiście rozpaczy OFE i ludzi powiązanych z rynkiem kapitałowym i więcej im z tego tytułu nie płaci się żadnych pieniędzy. Ale została tak zwana część akcyjna i obligacje. Ja tu chciałam Państwu pokazać, jak w tej chwili to wygląda według najnowszych dostępnych danych, a najnowsze dostępne dane są dane sprzed roku. Ja myślę jednak, że niewiele się zmieniło na korzyść, raczej może chyba jest jeszcze gorzej niż było. Otóż, gdybyście Państwo chcieli zapytać, co jest w tej chwili w portfelach OFE, to w portfelach OFE są przede wszystkim akcje spółek giełdowych. Jest trochę akcji spółek, które są spółkami zagranicznymi, ale tam zaangażowanie jest niewielkie. Ja mówię poza polską giełdą, za granicą te inwestycje. No i oczywiście są jeszcze jakieś obligacje i trochę lokat bankowych. Ale lokat bankowych jest tak mało, że nie warto o nich w ogóle mówić. Gdybyśmy popatrzyli jednak na całość tego portfela, to jest w tej chwili około 130 miliardów złotych lub więcej, no bo jak wiadomo, wartość spółek giełdowych się zmienia, w związku z tym wartość notowań też. I teraz, jak OFE lokowały te pieniądze, które przecież pochodziły z naszych składek? Ja to wyraźnie chcę powiedzieć: z naszych składek i z naszych podatków. One lokowały te pieniądze przede wszystkim w banki i w bardzo duże publiczne firmy. I tutaj macie Państwo akurat taką planszę, gdzie jest pokazane, gdzie większość środków, które są obecnie w portfelach OFE, z nazwy, w jakich spółkach jest. Jak widać, są to spółki o bardzo istotnym znaczeniu dla Polski, dla polskiej gospodarki i dla dobrobytu nas wszystkich.
Jest pytanie, co wobec tego dalej z tym fantem robić, jeżeli chcielibyśmy wycofać się z tej zupełnie bezsensownej, rabunkowej reformy i zlikwidować piramidę finansową, jaką są OFE. Do tej kwestii chciałabym wrócić za tydzień. Szczęść Boże, do zobaczenia.